Cześć, siemanko, z tej strony Macieku i witam was w kolejnym odcinku z serii Polska Wieś. Na samym wstępie chciałbym was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Naprawdę to motywuje do dalszej pracy nad tymi filmami. No i co, jak widzicie, dzisiaj ja już znajduję się na polu, więc możecie dzisiaj dostać hashtag prasowania, ja wam przypnę serduszko, bo dzisiaj zajmiemy się głównie prasowaniem, bo właśnie przyjechałem z Zetorem już na pole, jedną belę już wyrzuciłem i postanowiłem, że na odcinku sobie te pole do końca poprasujemy, ale oprócz prasowania jeszcze dzisiaj sobie później potalerzujemy, tylko że na usłudze. No i co, ja pewnie nie będę przedłużał, sobie wsiądziemy już do tego Zetorka, polecimy od razu z tym prasowaniem, bo tego prasowania będzie w tym sezonie też, a chciałbym, o, dobra, cyk, odpalamy sobie i lecimy tym Zetorkiem. Ja już sobie właśnie wyleciałem w jedno pole, więcej na razie nie prasowałem, a czy, nie, chyba, nie, no prasowałem, przepraszam, się pomyliłem tutaj, poprasowałem już sobie jedno pole poza odcineczkiem oczywiście, a to było pole dokładnie 14 chyba tam, no ale nie wiem, dokładnie tak mi się zdaje. O, zaraz kolejna beleczka. Ogólnie tych beleczek dużo będzie, ponieważ one są o pojemności 3000 litrów, więc też tych belek jest. Jak prasowałem na polu 14, to tych belek naprawdę dosyć było. Dobra, sobie wrzucamy jedyneczkę i dalej sobie lecimy. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, więcej nic nie mam zaplanowane, bo tylko te prasowanie i talerzowanie, takie trochę... jakby, bo taka przerwa od żniw jest, bo czekamy teraz tak naprawdę już na owies oraz te późniejszą pszenicę, ponieważ no, ta pszenica trochę była później zasiana, a owies to tak jak zawsze jest on w sierpniu, więc trochę trzeba poczekać, a przy okazji możemy sobie tą słomę pozbierać z pól albo na przykład na jakąś usługę sobie pojeździć. Na prasowanie też będę mógł sobie w sumie pojeździć czasami. Na odcinkach to nie, bo na odcinkach to w sumie tego prasowania, jeśli chodzi na moim gospodarstwie, to jest dosyć sporo, więc na usługi prasowania pewnie nie będę jeździł, bo to dosyć będzie później nudne, jak będzie wszędzie prasowanie, bo chciałbym na pewno zrobić dzisiaj prasowanie. O, widzę, że będę musiał tryb Pudziana włączyć i zobaczyć. A, dobra, myślałem, że ta belka na fowie jest, więc... myślałam, że się toczy, no i właśnie, nie no, to jest jakaś klątwa, bo jak wsiadam, to ona się toczy, a jak ja wysiadam, to się zatrzymuje, naprzeciw wszystko, no ale nieważne. Chciałem, co ja tu mówiłem, o prasowaniu, że się znudzi, bo chciałem jeszcze zrobić oczywiście prasowanie również pszenicy, tylko tego większego kawałka za gospodarstwem, więc też to będzie dosyć fajna akcja, bo to trochę większe pole. O, jak widzicie, trochę tutaj krzywo, ale no oczywiście musiałem tutaj jakoś to ogarnąć, bo chciałem wam powiedzieć, że właśnie wykosiłem pszenicę, to co było wszystko możliwe, oprócz tego jednego pola, które jest później zasiane, oczywiście, jara pszenica, a tutaj w tym momencie miałem taką historię, że nie objechałem dookoła, nie udało mi się, a na kukurydzę sąsiada wjeżdżać to chyba nie za bardzo. Kurczaki muszę jeszcze sobie poprawić tutaj. Ten jeden, bo nie chcę, żeby taki mijak zostawał. No bo dosyć ta prasa ciężko czasami sobie radzi, ponieważ bizon naprawdę dosyć szerokie pokosy daje. I tą prasą czasami to ciężko tutaj złapać. Więc czasami mogą tutaj być mijaki. O, na przykład tak jak przed nami teraz to jest takie szerokie, że tego no nie damy rady wziąć, bo trzeba było na dwa razy brać. O, akurat się nam zapełniła prasa. Dobra, cyk. Dobra, hamujemy. Wyrzucamy belę. Ciekawe, czy ona się potoczy, czy nie. Potoczy się, więc ja muszę wyjść. Chwilę ją przytrzymam. Dobra, cyk, stoi ta bela, bo nie chciałbym, żeby pouciekały na sam dół. No bo niepotrzebna była później robota. Później do sąsiada bym musiał iść się tłumaczyć, jakby coś się czepiał. Dlaczego belki on ma na stodole. Koło stodoły jakby oparte. Dobra, może tu opuścimy tak sobie, bo tam tego poprzeczniaka później walnę, bo nie chce mi się tam teraz cofać. Lepiej to na sam koniec zrobić. Więc teraz cofamy i lecimy w kolejny przejazd. Ja jeszcze w sumie nie przyzwyczaję się do tych biegów Zetora, bo ja tutaj
do tyłu bieg wrzucam, a to strasznie powoli leci ten wsteczny i trzeba trochę większy wrzucać bieg. No ale to po prostu kwestia przyzwyczajenia. O, na przykład tu się trafił pokos trochę mniejszy, więc naprawdę tu jest o wiele wygodniej jechać taką prasą, a zwłaszcza w środku, bo zazwyczaj jak są te szersze pokosy, to o wiele lepiej jeździć się na zewnątrz, bo wtedy się widzi jakby, czy się łapie ten pokos cały, czy nie. Ale tych beleczek naprawdę będzie, bo tam na 14 dało chyba aż 9, więc naprawdę tych belek jest dosyć sporo. O, hamulce też za to, że trochę takie słabe, no ale dobra cena, jak nawet jak go kupowałem, to była, więc no wziąłem. A jak będzie coś do roboty, to oczywiście się to ogarnie. O, ja cię, wrzuca mnie ten bieg, dobra. Cyk. I lecimy. Dzisiaj taki nie jest za bardzo ciekawy odcineczek, no bo tylko takie prace tak naprawdę, no pożniwne to nie są jeszcze takie, te prasowanie to można zaraz trochę jeszcze zaliczyć do żniw, bo takie prasowanie to też podobne. Więc, a te talerzowanie to akurat się trafiło na usłudze, więc również sobie dzisiaj polecimy tak dla odmiany, bo i tak pewnie talerzóweczka będzie wymieniana pod zetorka, więc takie będą to jedne z ostatnich talerzowania. Akcja talerzowania tą starą talerzówką, znaczy na razie to jest jeszcze na moim gospodarstwie, nie jest stara, tylko no tak później będę mówił, no bo jednak chcę sobie kupić tą większą talerzówkę, no bo żeby ten rozwój na tym gospodarstwie był jednak. Dobra, sobie cofniemy leciutko i lecimy teraz do przodu, także tu zetorek nam nie ucieknie, nie sturlał się. I czy teraz belka się sturla? No musimy iść, bo inaczej to nie da rady. O tak, dobra, cyk. I możemy sobie lecieć dalej. No ale widać, że ciężko z tymi pokosami trochę tutaj. No ale mam nadzieję, że jakoś mi się to uda. Oczywiście wiąże się to z tym, że trochę więcej tych mijaków będzie, no ale cóż, już tak niestety też bywa. No ale i tak jak nasypmy, to jest ok, bo są i węższe czasami prasy, to ciężko też w ogóle, na przykład po takim bizonie tym moim, to ciężko naprawdę to ogarnąć. Ciekawe, czy tu złapię, o, złapałem ładnie tutaj ten pokos. Dobra, cyk, sobie wywalamy beleczkę i lecimy dalej. Oczywiście dzisiaj taka fajna pogoda na niebie i nie wiem, o kurczaki, dobra, nie uciekła bela. Ładnie sobie chmurki dziś ustawiłem w komendzie, więc ładnie to nawet wygląda. To też dosyć spoko jak na taki odcineczek, bo chyba ostatnio nie ustawiałem tej komendy i to aż tak ładnie to nie wyglądało. Sobie polecimy tu ten poprzecznik, ogarniemy. Ładnie. Dobra, cyk, sobie tu wlecimy, żeby dużo tych mijaków nie było. Ojejciu, że też nie po sąsiadowym. Chociaż po sąsiadowym to i można. Dobra, muszę jakoś tak ładnie tu wycofać. Chyba muszę teraz do przodu i po prostu jeszcze raz do tyłu. No ale dobra, sobie poradzimy jak najbardziej tutaj. Dobra, cyk, sobie cofamy i ogarniemy ten poprzeczniak i polecimy sobie tam. Oczywiście. Dobra, cyk, 21 tysięcy w ogóle na moim koncie, za przewijanie kaski trochę przybyło. No, za mleko fajnie się też dostaje tutaj pieniądze, no ale będzie jeszcze fajnie się zarabiało, jak będzie więcej tych krów. No a propos właśnie tych krów, to oczywiście też trzeba coś planować z budową obory. Więc też fajnie było już coś o tym myśleć, przygotować teren. Chociaż ja pewnie nie zobaczymy, czy w tym sezonie będę zaczynał budowę, bo na razie kasy to nie mam, a planuję ją jeszcze wydać, więc naprawdę pieniędzy na tą budowę jeszcze nie będę miał takich, żeby mieć ładnie tutaj na wszystko. Więc jeszcze zobaczymy, jak to mi tu wyjdzie, kiedy będzie budowana ta obora. Ojejciu, dobra, cyk. Właśnie dlatego chciałam wam jeszcze powiedzieć, no bo żeby... Chciałam też wam powiedzieć właśnie, żebyście wiedzieli, że też planuję tę oborę stawiać. Będę stawiał obory, nie będę rozszerzał tej mojej, bo to później trzeba burzyć ściany albo coś. No chyba, że do budówkę taką zrobić. No chyba, żebym chciała jako jedna obora to zrobić, to trzeba było wyburzać. I oczywiście dobudowywać. Dobra, cyk.
O, widzę, że ostatni przejazd, jeszcze tam poprzeczniaka zrobimy i najwyżej na pusto przejedziemy na dróżkę polną, bo tamtędy drogi nie ma, chociaż można by było się dogadać z tymi sąsiadami na lewo lub prawo i ogarnąć tutaj drogę, no bo to była dosyć fajna sprawa tutaj skrótem, tak jakby na prawo lub na lewo tutaj też koło tego jeziorka, i więc dosyć fajny pomysł na to, no ale to trzeba było się dogadać z sąsiadami. Dobra, cyk, sobie cofniemy, wywalamy beleczkę, zaraz sobie zliczymy, ile tych belek z tego pola dało, ale pewnie będzie coś około tych 10 pewnie belek będzie, tak mi się przynajmniej zdaje, bo jeszcze nie liczyłem, a na tamtym polu było 9, to może tu 10 może da, no bo było jeszcze w pół prasy w ciągniku po tamtym polu, w ciągniku w prasie, przepraszam, pół prasy, no to pół prasy w ciągniku. Chodzi mi oczywiście o pół prasy słomy. Oczywiście, więc trochę tutaj też dało i przez to może być trochę więcej tych belek. No ale dobra, cyk. O, tutaj tego pokosu nie zabiorę na raz, bo to jest dosyć szeroki. No ale dobra, będzie mijaczek najwyżej. Sobie polecimy tutaj. Ogólnie też teraz planuję na pewno pług wymieniać do tego Zetora, bo to dosyć ważna sprawa, ponieważ tą trójką to ja bym się tutaj zamęczył jeszcze tym Zetorem, bo właśnie można było jeszcze podłączać tą trójkę do Zetora i lecieć tak, no ale myślę, że nawet jak przyjdzie czas Orek, to ja na pewno ten pług sobie zakupię, no bo już nie ma sensu robić tą trójką, jak oczywiście jest Zetor mocniejszy i można do niego coś sobie dokupić, a zwłaszcza, że teraz kasy już trochę mam, więc naprawdę warto skorzystać. Ja sobie trochę się tu przytrzymam i zobaczymy, ile tych belek dało tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem belek. Myślałem szczerze, że będzie bliżej 10, że to 9-10 będzie, no ale dobra, może być i tak. Tutaj 8 belek dało. No, chyba żeby mi jakaś wpadła oczywiście do krzaków jakichś, no ale z tego co tutaj liczyłem to 8, a tam 9, więc na razie 17 tutaj mamy. Jak widzieliście na prawo przed chwilą, to rośnie sobie lubin oraz ziemniaki. Ziemniaki też chyba sobie z tego co pamiętam ponawoziłem i opryskałem oczywiście tak samo, żeby tutaj tych chwastów nie było, a nawoziłem właśnie, żeby ten plon był trochę lepszy tych ziemniaków, bo ziemniaków też jest dosyć spoko kaska. Dobra, nie ma nic, to jedziemy. Dzisiaj więcej chyba nie poprasujemy sobie, bo nie chcę też przedłużyć odcineczka. Dobra, sobie polecimy w prawo. I polecimy sobie w 30 od razu na usługę. Sobie zawrócimy oczywiście. Leciutko zbijemy bieg, żeby też nie pamiętać na tym gospodarstwie, bo różne historie były, jak leciało się przez gospodarstwo 60. Widzowie ci, co oglądają od początku serię, to na pewno wiedzą, o co mi chodzi. Dobra, ja sobie wsiadam w 30. Ja sobie już tu przygotowałem, żeby tutaj nie przedłużać na odcineczku później. Sobie podnosimy talerzóweczkę i lecimy czym prędzej. Bo też mamy tego talerzowania na usłudze trochę właśnie. Tego areału tam jest, znaczy no to nie jest duże pole. Do sąsiada jadę, o nic nie jedzie, bo ja w lewo patrzyłem, a tu... Dobra. Więc dużo do tej roboty nie mamy. Jakby tam, chociaż no to było tam 20 arów pole, ale tą talerzówką to powinno dosyć zejść trochę, no bo jednak tutaj ta talerzówka już też do wymiany. Tak jak wspominałem wcześniej, że do Zetorka warto by było coś dokupić, ale jeszcze na ten sezon nie wiem, czy zobaczę jak będzie z kasą. Na razie ta kasa mnie się trzyma, ale zanim chcę jeszcze wydać na taki pług albo coś innego jeszcze, więc na pewno tej kasy trochę zejdzie z tego konta, więc też będzie trochę mało tych pieniędzy, jakbyśmy wszystko naraz kupowali. Jak widzicie, tam sobie słomy jeszcze nie sprasowałem, tylko sprasowałem te pole numer 14, więc po prostu później sobie poza odcineczkiem to ogarnę.
bo tylko tak naprawdę teraz zgosiłem 3 pola ostatnio tej pszenicy, to i teraz tak naprawdę te 3 pola tylko mam do sprasowania, 2 z nich już sprasowane i te najmniejsze tylko zostało, więc wiecie, że tutaj dużo tej roboty nie mam, chociaż teraz jeszcze to talerzowanie. Warto by było jeszcze pozbierać te belki, chociaż zobaczę, może w następnym odcinku sobie pozbieramy te bele, bo też, żeby mieć co na odcinku robić. O, tutaj sobie zajeżdżamy, mamy takie poletko do dzisiaj do zrobienia. Ja nie wiem, czy sobie zobaczymy na czwóreczce, najwyżej sobie piątkę zarzucimy, bo dosyć, chociaż na czwóreczce, zobaczymy jak na piąteczce, poczekajcie, czy... 30 da radę, tylko tak, o tak fajnie by było jeździć 10 na godzinę, na 9, o takie coś, no ale dobra, bo nie będzie tego dźwięku słyszeć, nikt nie będzie słyszał, a jednak 30 to dosyć fajne dźwięki tutaj ma, więc warto też posłuchać. Co na czwóreczce polecimy, tylko nie wiem, czy tu się przecinać, czy nie, no, gdzie tu. Ciekawe, może się przetniemy tak, żeby później tylko ten zagajnik został. Dobra, cyk. Sobie sąsiad poprosił mnie tutaj, czy bym mu stalerzował, bo wie, że mam talerzówkę. Oj, chyba trochę mogę, chyba krzywo poleciałem. Dobra, najwyżej jeszcze raz przejazd zrobimy w tą stronę, jakby za tym przejazdem. Więc poprosił mnie, to mówię, dlaczego bym miał odmówić, a zawsze kaska jakaś tu będzie, bo on mi tu powiedział 200 zł, coś takiego, albo nawet mniej trochę, no bo jednak za to talerzowanie, żeby tutaj, wiecie, coś tutaj, te ściernisko pociąć, żeby później można było lepiej to zaorać i po prostu, że on nie ma talerzówki, coś mówił chyba, że pożyczę chyba komuś, nie pożyczę, tylko coś mi się zdaje, coś takiego, że albo dawał coś tam mechanikowi, albo komuś pożyczał, no nie wiem, szczegółów nie znam, tylko po prostu mówi, że aktualnie nie ma talerzówki i czy by podleciał mu na jeden kawałek, to ja po prostu, dlaczego miałbym odmówić, a zawsze dla mnie jakaś kaska, a teraz jakiejś roboty dużo nie mamy, chociaż mógłbym w tym czasie sobie pozbierać te bele, no ale dla kasy można zrobić sobie tutaj, a zawsze te 200, coś takiego będzie na tym koncie więcej. Sobie polecimy za tym przejazdem jeszcze raz, żeby wyrównać, tak? Dobra, opuszczamy sobie. On mówił, że tu ma jęczmień. Miał jakby, no bo już skosił w czerwcu. I teraz właśnie poprosił mnie o to talerzowanie. Ogólnie tak naprawdę w kolejnym odcinku sobie pewnie coś podziałamy z tymi belkami, może zawieziemy do Zbyszka albo coś takiego. O, ja cię zauważyłem, że paliwa mnie mało w 30, no najwyżej się przejdę do sąsiada, by pożyczył mi tego paliwka, no ale tak naprawdę dopiero zauważyłem, więc mogłem to sprawdzić przed wyjazdem, no ale już trudno. No i ja coś tutaj... nie pamiętam, o czym ja mówiłem tutaj. Coś o paliwie też, ale o paliwie teraz mówiłem, ale wcześniej o czym mówiłem, to sobie nie przypominam. A, że podziałam w następnym odcinku sobie z belkami na pewno, sobie je pozbieramy. Zawieziemy do tego mojego znajomego. No i coś jeszcze na pewno tutaj wymyślę. Jak będą te belki pozbierane, na niektórych polach to się przejedziemy może z obornikiem albo coś. Chociaż teraz startować z obornikiem to też jeszcze tak w sumie nie pora. My sobie potalerzujemy coś albo coś tego typu. Dobra, sobie lecimy w ten przejazd teraz. Cyk, opuszczamy i lecimy. 30 na razie daje radę ładnie. Z tą talerzówką na tej piątce czasami może nie dawać rady, ale na czwóreczce jakoś sobie zawsze pójdzie tutaj. Więc nie ma jakiegoś problemu. Mógłbym też jeździć z 60, jakby z tą talerzówką, ale 30 tak prawie jakby daje radę, tak na styk. Więc po co męczyć tą 60? Ta 60 to naprawdę w tym gospodarstwie to dosyć dużo robi. A teraz ostatnio też przed tym zakupem Zetora to też dużo roboty miała, jak na przykład ta orka była, to też na ten sezon dużo zaoraliśmy, więc też tej roboty też tą 60 było.
Pole powinno zejść całe, ale myślę, że całe zrobimy sobie na odcineczku, bo to nie ma sensu jakby kończyć odcinka, jak to zobaczcie, już połowa pola jest zrobiona. Takie mniejsze pole to też dlaczego bym miał tutaj nie podjechać na tę usługę, ale patrzę, że coraz mniej tego paliwa tutaj jest. No i się o to martwi. Najwyżej zaraz zrobimy sobie cięcie, ja pójdę tutaj do sąsiada i sobie te paliwko pożyczę. A później najwyżej przyjadę, samochodem mu oddam, bo teraz nie chce mi się lecieć na gospodarstwo piechotą po samochód i jechać, na przykład przywozić tą beczkę z paliwem, którą mam na gospodarstwie, więc też sobie muszę ogarnąć to inaczej. Trochę, no ale dobra. 30 też w sumie dużo robi na tym gospodarstwie, bo prawie 50 motogodzin już ma, więc naprawdę dosyć tutaj ta 30 też. Na razie nie ma tragedii, jakby na tym gospodarstwie jeszcze daje radę, ale myślę, że jak będzie kolejny ciąg kupywany, no którego już tak naprawdę mam zaplanowanego, już wiem jaki to będzie ten ciągnik, ale wam nie chcę spoilerować jak to tutaj będzie, no to powracając jakby, to ta 30 zapewne będzie tutaj sprzedana, bo nie chcę mieć tutaj więcej traktorów jakby niż 3 chyba, bo niepotrzebne, ja gram tutaj oczywiście sam, więc też po co mi aż 4 na przykład takie ciągniki. Więc pewnie ta 30 pójdzie na sprzedaż, ale tego jeszcze nie wiem, zobaczymy w przyszłości jak to tutaj się okaże, bo jeszcze do kolejnego odcinka trochę będzie, no bo jeszcze ta chciałbym tą oborę budować, pewnie nowy kombajn wskoczy, albo może i po tym ciągu, no nie wiem sam w sumie. O, teraz wyjechałem, mogę w tamtą stronę, no ale dobra, sobie przejdziemy najwyżej po tej trawie trochę później. Mogę się zawrócić i zrobić w sposób tej wefty, tak mogę powiedzieć. Widzę, że właśnie robi się coraz mniej paliwa, więc pewnie sobie zrobię ten jeden przejazd i podskoczymy. Znaczy ja podskoczę do sąsiada, jakby pożyczę trochę paliwka, było spoczko. Więc, o ja cię zahaczyłem jeszcze teraz. Dobrze, to nic się nie ogięło, dobra. Lecimy sobie teraz, tak sobie piąteczkę wrzucę, żeby nie przedłużać oczywiście. Sobie zrobimy ten przejazd i zrobimy cięcie, bo chciałbym po te paliwo oczywiście pójść do tego sąsiada, bo zaraz, żeby nam nie zgasła tutaj 30, oczywiście, to sobie polecę po te paliwko, pożyczę, a później mu najwyżej oddam, a nawet trochę więcej, żeby takie podziękowanie za to, że mi pożyczył tego paliwa, no bo nie, teraz mógłbym jechać na gospodarstwo 30, ale mogłoby mi teraz nie starczyć w sumie też paliwa na to gospodarstwo, no więc wolę tutaj pożyczyć i nie ryzykować. Lepiej tak niż miałaby zgasnąć jakby na środku ulicy. Sobie, o tutaj, o się rezerwa pali, dojedziemy tu do końca. Albo dobra, o tu zatrzymam się. Na wolnych obrotach ją zostawię, więc co, zaraz się widzimy, no bo muszę wykombinować, pożyczyć od sąsiada te paliwo. No i dobra, ja sobie już tutaj 30 zatankowałem, więc sobie polecimy, dokończymy te talerzowanie i polecimy sobie na gospę. Ładnie tutaj od sąsiada pożyczyłem, miał tam resztkę, coś tam zostało mu z karnistra, więc też tego paliwa mi trochę pożyczył. Ja sobie później mu oddam te paliwo, żeby tutaj nie było, że pożyczyłem, ale nie oddałem. Czy później jakby trochę, no wiecie, żeby nie było, że ja pożyczam, pożyczam i się nie odwdzięczam za to, no bo jednak lepiej ładnie tak zrobić, być miłym, tak powiem, żeby tutaj jakby no mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, bo nie chcę tutaj być niemiły wobec sąsiadów moich, sami wiecie, mam nadzieję, że o co chodzi. No ale dobra, sobie cofniemy, cyk, już nie będę tam zawracał, bo to nie ma sensu, jak tylko dwa przejazdy dosłownie, to po co tam zawracać w sumie, ale teraz sobie zawrócimy na przykład i w drugą stronę polecimy również, tylko sobie też po przyczniaka chyba z tamtej strony walniemy od razu, żeby nie jeździć w tej wewte później po polu już stależowanym. Dobra.
Ogólnie dosyć szybko mi zeszło te pole chyba, jakby te talerzowanie, więc też fajna kasa będzie z tego. Znaczy fajna, no to stówka, dwie, no to ale zawsze to jest coś. Lepszy ryc niż nic. Dobra, cyk. Sobie opuszczamy i uwalniamy tu poprzeczniak i polecimy sobie również i tam. Tylko widzę, że o tak sobie wezmę. O, dobra, ładnie zawróciłem i lecimy. Jeszcze tam poprzecznik ogarniemy i polecimy w ten ostatni przejazd i również tam tego poprzeczniaka walniemy. Dobra, cyk. Czwóreczkę wrzucam i lecimy z tym ostatnim przejazdem. Dosyć fajny odcineczek tu wyjdzie, więc ja tutaj jestem zadowolony. No i dobra, sobie tutaj zaraz talerzujemy do końca i będzie już z głowy. I właśnie usługa będzie już git. Będzie zarobek trochę mniejszy, ale to taki też może być. Dobra. No i co? Pewnie sobie polecimy na gospodarstwo. Dobra. Ojejciu, dobra. Dobra. No będę cały czas tak powtarzał, no nie wiem dlaczego. No ale dobra. Dojacie, co ja mam w tej głowie. Cały czas te dobra. No to okej. Okay. Sobie pewnie będziemy lecieć na gospodarstwo. Sobie zarzucimy tą piąteczkę. Chociaż w sumie mogę jechać tutaj po tej, po trawie, żeby po polu już nie jeździć tam. No dobra. Cyk. Lecimy sobie może... Poczekajcie, ja sobie wjadę tu na ulicę. Sobie skręcimy. Dobra, cyk. No i dobra. No i dobra, ja sobie lecę 30 na gospodarstwo, ale chciałem wam jeszcze powiedzieć o mojej pszenicy, no bo skosiłem ją poza odcineczkiem, więc musiałem gdzieś ją wysypać, więc postanowiłem, że wysypię ją do stodoły, a nie nad Muchawę, no bo dosyć sporo jej tam będzie, a wątpię, żeby tam na chlewie zmieściła się ta pszenica, więc zapewne będzie to wszystko oczywiście na stodole. W stodole wysypane, już 16 ton tam jest, więc ten... O kurde, samochód! No, widzowie, grubo się podziało. Właśnie przed chwilą pojechała policja, ale ten gościu, co jechał tym autem, to naprawdę wolno na pewno nie jechał. Dosyć szybko, jak tutaj na tą drogę jechał, tutaj oczywiście. No i środkiem ulicy jechał, więc ja musiałem oczywiście zjechać jakoś, żeby z nim się nie zderzyć. No i niestety na tym 30 też ucierpiała w drzewo. Trochę uderzyłem. Tutaj aż talerzówka, aż tu odpadło. Ogólnie 30 naprawdę tak do mechanika na pewno trzeba ją dać. Ja sam tego nie porobię. Muszę sobie, ja mam takiego znajomego, który też takimi rzeczami się zajmuje. I zaraz ma być tutaj laweta, więc też sobie tylko chciałem wam dograć chwilę i też nie będę nagrywał całości tej lawety, bo to nie ma sensu. Ja już tu trochę ochłonęłem po tym wypadku. Policja, tak jak mówiłem, już była, zaraz laweta tu jedzie i będzie trzeba tą 30 na warsztat brać, no bo no i nic innego nie zrobię. Ja mogę wam pokazać, jak to w środku jest. Zobaczcie, no ogólnie konsola tutaj poszła, w ogóle też jakoś się wygięła całkiem. Tłumik poszedł, naprawdę. Naprawdę nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że z ubezpieczenia coś się może uda tutaj wykombinować, jeśli chodzi o tą kasę. A jak nie, to trzeba będzie oczywiście z własnej kieszeni brać, remontować tą 30, no bo no, trzeba jakoś to naprawić, żeby dalej funkcjonowała. No a teraz okres żniwny, akurat musiało się to zrobić. No ale ja pewnie nie będę przedłużał, zakończymy ten odcineczek, bo to nie ma sensu dalej prowadzić tego. Więc no co, zostawcie tego lajka na pocieszenie. Mam nadzieję, że tutaj pieniążki będą z tego ubezpieczenia. Nie będzie trzeba tu z własnej kieszeni dużo dawać. No i co, no możecie tego subika lajka strzelić, naprawdę to by mnie pocieszyło.
wpadajcie na kolejny odcinek. No i co, do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że tutaj 30 będzie jak najszybciej wyremontowana, bo tutaj oczywiście na gospodarstwie jest bardzo potrzebna, więc mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie ok. Stajeżówko na szczęście chyba tu nic nie jest, więc tylko 30 pójdzie na warsztat. No ale zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Ośka w ogóle pewnie będzie do wymiany, no ale dobra. No ja pewnie będę kończył, bo to nie ma sensu dalej nagrywać. Po prostu widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie. Cześć.